Łódzka Orkiestra Symfoniczna, założona w 1915 roku, miała swoją siedzibę przy ulicy Dzielnej. Zajmowała dawny dom koncertowy wybudowany przez Ignacego Fogla w 1887 roku. Kiedy Łódzką Orkiestrę Symfoniczną nazwano orkiestrą filharmoniczną, to jednocześnie dawny dom koncertowy zaczęto nazywać po prostu Łódzką Filharmonią. I ten stary, okazały gmach nabrał zupełnie innego znaczenia. To słowo filharmonia doskonale współbrzmiało z dekoracjami budynku. Neorenesans dominował w Łodzi. Zwracało uwagę ogromne okno otoczone potężnym, pełnym łukiem. Oczywiście przeozdobionym mnóstwem sztukaterii. W ten sposób gmach wpisał się na stałe w panoramy ulicy Dzielnej, dzisiejszej Narutowicza. Stał się niemal jej symbolem. Po zakończeniu działań II wojny światowej budynek poddano remontowi. Od 1948 roku na powrót weszli do niego filharmonicy. Ale wtedy ten potężny łuk plus dawne neorenesansowe ozdoby już usunięto. Sala koncertowa, nieodnawiana przez kilkadziesiąt lat, zaczęła chylić się ku upadkowi. Trzeszczały belki, odpadały tynki, a mimo to orkiestra ciągle grała w tej dekoracyjnej, dawnej sali koncertowej. Od 1958 roku jednak władze miasta pomyślały o wzniesieniu nowej, być może nowocześniejszej siedziby. Ale skończyło się wtedy tylko na obietnicach. Po latach władze miasta uznały, że ulica Narutowicza jest zbyt ciasna na odtwarzanie filharmonii. Wobec tego wybrano nowe miejsce. Postanowiono ulokować filharmonię przy dzisiejszej Alei Piłsudskiego, niedaleko ulicy Kilińskiego. Odbyło się nawet uroczyste wkopanie pamiątkowego głazu z tablicą. I na tym się skończyło. Minęły znów kolejne lata i w 1987 roku kontrola przeciwpożarowa powiedziała stop. Nie będzie więcej koncertów w starym domu koncertowym, w Łódzkiej Filharmonii. Filharmonicy musieli znaleźć dla siebie nowe miejsce. Przenieśli się tymczasowo do sali dawnej lutni. Natomiast w miejscu starego budynku miał powstać nowy, solidnie wyposażony, z doskonałą akustyką, dom pełen muzyki. Architekt budynku, Romuald Legler, stanął przed niełatwym zadaniem wpisania nowej, nowoczesnej bryły pomiędzy starą zabudowę. Żeby poszerzyć budynek, wyburzono sąsiednią kamienicę pod numerem 22. Tam pojawiła się ta długa, szklana ściana. Natomiast w tym miejscu, gdzie dawniej był dom koncertowy, gdzie istniał ten szeroki, piękny, neorenesansowy łuk, także dziś oglądamy łuk, odtworzony w betonowej elewacji. I to właśnie na tym surowym betonie będą dodane elementy szklane, w których wytrawione zostaną stare, neorenesansowe dekoracje. Będzie to powiązaniem nowej, nowoczesnej sylwetki z tym, do czego przyzwyczaili się łodzianie przez ponad 100 lat. Grudnia 2004 roku przed gmachem Nowej Filharmonii stały setki łodzian. Ale można bez przesady powiedzieć, że tysiące mieszkańców naszego miasta czekało na ten niezwykły, historyczny moment otwarcia Nowej Filharmonii. Poza urodą nowoczesnych form ważna jest także funkcjonalność budynku.
Schody po obu stronach szatni prowadzą na wyższe piętra i do głównej sali koncertowej. Ale jest tu jeszcze jedna sala koncertowa, sala kameralna, ukryta w podziemiach. Można powiedzieć, że spełniła ona kolejne marzenia łódzkich melomanów. Żeby do niej dotrzeć, trzeba zejść po schodach, tak jak do kawiarni. Dolne foyer wyposażone jest w wygodne fotele dla melomanów. Tu także znajduje się monitor. Możemy obserwować, co dzieje się w sali kameralnej, do której wejść można prosto z foyer. Obok kawiarnia. Kawiarnia, która umożliwia po przesunięciu ściany połączenie z salą kameralną. Sala kameralna przeznaczona jest dla 100 melomanów, ale oczywiście przy większej liczbie słuchaczy po zsunięciu ściany można dostawić dodatkowe krzesła. Mimo że sala jest niewielka, ma doskonałą akustykę. Wpływ na to mają drewniane ściany oraz sufit, tak skonstruowany przez inżynierów, że każda z tych kwadratowych i prostokątnych płaszczyzn pochylona jest pod innym kątem. Główna sala koncertowa onieśmiela ogromem. W porównaniu z tą dawną, białą salą z bocznymi balkonami, ta wygląda zupełnie odmiennie. Boczne ściany wyłożone są czerwonym granitem. Wzmacniają one akustykę sali. Amfiteatralnie umieszczone fotele pną się wysoko do góry, a w tej najwyższej części utworzono niewielkie loże. Ogromny wpływ na akustykę sali koncertowej mają płyty pokrywające sufit. Te szklane płyty można ustawiać pod różnymi kątami, można je opuszczać, podnosić i w ten sposób wyregulować słyszalność na widowni. Ale oczywiście ważne jest także, żeby głos wracał tu do orkiestry, żeby muzycy słyszeli, co grają. Przestrzeń głównej sali to niemal 700 metrów kwadratowych powierzchni. Miejsc siedzących jest tu prawie 600. Fotele w Nowej Filharmonii muszą spełnić wszelkie wymogi przeciwpożarowe, ale dla nas, melomanów, najważniejsze jest to, że są bardzo wygodne. Każdy fotel ma z boku niewielką skrzyneczkę. Po przekręceniu klucza można włożyć tam dłoń i wyjąć pulpit. W ten sposób każdy fotel koncertowy zamienia się w fotel konferencyjny. Estrada Filharmonii zajmuje niemal 1/3 powierzchni sali. 80 muzyków może zająć wygodnie miejsca, a z tyłu utworzone zostały specjalne podesty dla dużego chóru. W tej nowoczesnej przestrzeni, wolnej od dekoracji, jedynym fragmentem zawierającym coś, co przypomina scenografię, jest tylna część estrady. Tam w przyszłości powstaną organy. Organy koncertowe wypełniające niemal całą tą przestrzeń. Dzisiaj są tam podwieszone dekoracyjne elementy, które spełniają funkcję pudeł rezonansowych.
Po obu stronach estrady znajdują się przestrzenie niedostępne dla melomanów. To tu właśnie kryją się garderoby dla orkiestry, dla chóru i dla zapraszanych solistów. Widownia Filharmonii ma 13 metrów wysokości. W pobliżu widowni na kilku kondygnacjach znajdują się foyer. To jest największe, na drugim piętrze. Obejmuje całą szerokość budynku i przerzucone jest ponad bramą wjazdową. Tu bez żadnych problemów może zebrać się niemal 1000 osób. Dla ceniących sobie wygodę przeznaczone zostały najnowocześniejsze w Łodzi windy. Jadąc przeszkloną windą, można jednocześnie podziwiać przestronność budynku i kolejnych pięter. Przez wiele długich lat łodzianie czekali na prawdziwą salę koncertową. W końcu się jej doczekali. Według fachowców jest to najnowocześniejsza filharmonia w Polsce. Niektórzy dodają, że jest to jedna z najnowocześniejszych filharmonii na świecie. Oczywiście, nowoczesne formy i różne nowinki techniczne no niewiele by się zdały, gdyby nie znakomity zespół filharmoników, który wypełnia tą przestrzeń doskonałą muzyką. Thank you.